Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie tradycyjnie słowo o sponsorze, a dzisiaj sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Działdowie. Zapraszam. Bank Spółdzielczy w Działdowie to placówka o bogatej historii i olbrzymim doświadczeniu, należąca do spółdzielczej grupy bankowej i operująca nowoczesnym, jednolitym systemem informatycznym. Klientom indywidualnym oferuje kredyty gotówkowe, odnawialne, konsolidacyjne i mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne. Klientom biznesowym oferuje kredyty dla wspólnot mieszkaniowych, kredyty inwestycyjne i obrotowe. Rolnicy mogą korzystać z kredytów inwestycyjnych, obrotowych, preferencyjnych i unikredytów nawozowych. Bank Spółdzielczy zaprasza do swoich oddziałów w Lidzbarku, Rybnie, Lubowicu i w Działdowie. A teraz przechodzimy do bieżących informacji sportowych. W sobotę 13 marca rozegrano w Toruniu halowe Mistrzostwa Polski Masters w lekkoatletyce. Wśród wielu startujących była także grupa działdowskich lekkoatletów. Nasze zawodniczki i zawodnicy zaprezentowali się w toruńskiej hali bardzo dobrze. Magdalena Pietruszka w kategorii K35 biegu na 800 metrów odniosła zwycięstwo w pięknym stylu. Violetta Falba, kategoria K50, startowała w biegu na dystansie 3000 metrów i także odniosła zwycięstwo. Zbigniew Bartkowski, kategoria M55, zajął w biegu na 3 km drugie miejsce. Janusz Hilmanowicz, kategoria M55, startował w pchnięciu kulą i zajął drugie miejsce. W skoku wzwyż startował Mirosław Fiuk, kategoria M55 i zajął także drugie miejsce. W biegu na dystansie 3000 metrów w kategorii M60 startował Bogusław Wodzyński i zajął czwarte miejsce. Agnieszka Kowalska, kategoria K40, biegała także na dystansie 3000 metrów i była piąta. Rafał Kołakowski, kategoria M40, biegał na 800 metrów i uplasował się na siódmej pozycji. Paweł Grzmiejewski, kategoria M40, startował na krótkim dystansie 60 metrów i zajął 11 pozycję. Podsumowując, był to bardzo udany start naszych lekkoatletów. Rybno wybiera swojego sportowca. Trwa plebiscyt na najpopularniejszego sportowca w gminie Rybno za rok 2020. W dniach od 15 do 28 marca do godziny 20 można oddawać głosy na swojego ulubieńca. Oddając głos na swojego kandydata, wystarczy kliknąć like lub serduszko pod zdjęciem kandydata. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną organizatorzy ograniczyli liczbę kandydatów do dwóch nazwisk. Są to Natalia Zakrzewska, kickboxing, oraz Wiktor Kozłowski, zapasy. Chcąc zagłosować, wystarczy wejść na Facebooka na serwis informacyjny Syla. Czwarta liga piłkarska. Delfin zatopiony w Elblągu. W sobotę 20 marca nastąpiła inauguracja rundy wiosennej rozgrywek piłkarskiej czwartej ligi. Na początek nasz przedstawiciel Delfin Rybno rozegrał mecz w Elblągu z Olimpią 2. Wygrała Olimpia 4-1. Honorową bramkę dla Rybna strzelił Patryk Rozentalski. Najbliższą sobotę 27 marca Delfin grać będzie w Olsztynie z Warmią. Czy wystartuje Liga Okręgowa i Klasa A? Decyzja w tej sprawie zapadnie dosłownie w ostatniej chwili. Polonia Iłowo powinna zagrać w Lidze Okręgowej z Płomieniem Tużnica. W klasie A nasze drużyny za rywali mają w pierwszym terminie MKS Działdowo Orzeł Ulnowo, Iskra Narzym Awista Łążyn oraz Well Lidzbark Lider Złotowo. Terminem tych spotkań jest najbliższa sobota, 27 marca. W ostatnim meczu kontrolnym Polonia Iłowo pokonała Well Lidzbark 5-1. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików. W dniach 19-21 marca rozegrano w Dębicy Grand Prix Polski w kategorii Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym. Powiat działdowski reprezentowała grupa z działdowskiego powiatu. Dekorglas i Well Lidzbark. Wśród młodziczek najlepiej zaprezentowała się Natalia Brzezińska, Dekorglas, która ostatecznie uplasowała się w przedziale miejsc 6-8. To bez wątpienia spore osiągnięcie młodej tenisistki z Działdowa. Lena Rucińska, Well Lidzbark, sklasyfikowana została w przedziale miejsc
25-32, a jej koleżanka klubowa Zuzanna Pingot zakończyła turniej na miejscu 49-56. Zwyciężyła Kinga Hawro z Rzeszowa. Wśród młodzików najlepiej z naszych zawodników wypadł Krystian Stolarczyk, który zajął miejsce w przedziale 13-16. Michał Lipowski zakończył zmagania na pozycji w przedziale 7-24, a Maciej Bielecki na miejscu 25-32. Startował także Adam Piotrowski, ale nie dostał się do turnieju głównego. Cała czwórka reprezentowała działdowski Dekorglas. Zwyciężył w kategorii młodzików Aleks Pakuła z Grodziska Mazowieckiego. I na zakończenie przypominam, że sponsorem programu był Bank Spółdzielczy w Działdowie. Bank Spółdzielczy w Działdowie to placówka o bogatej historii i olbrzymim doświadczeniu, należąca do spółdzielczej grupy bankowej i operująca nowoczesnym, jednolitym systemem informatycznym. Klientom indywidualnym oferuje kredyty gotówkowe, odnawialne, konsolidacyjne i mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne. Klientom biznesowym oferuje kredyty dla wspólnot mieszkaniowych, kredyty inwestycyjne i obrotowe. Rolnicy mogą korzystać z kredytów inwestycyjnych, obrotowych, preferencyjnych i unikredytów nawozowych. Bank Spółdzielczy zaprasza do swoich oddziałów w Lidzbarku, Rybnie, Lubowicu i w Działdowie. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie i żegnam się do następnego programu. Do widzenia Państwu.